sytuacja coraz bardziej groteskowa. Chodzi o stoki Piotra Müller, reszta szczepionek w przyszłym roku. Cały czas rośnie liczba chętnych do zaszczepienia wśród medyków, powiedział w programie Graffiti na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. Skomentował także nową dostawę 300 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19 do Polski. W poniedziałek, przed godziną 8 nad ranem, do Polski dotarło około 300 tysięcy dawek szczepionki przeciw COVID-19. Pozwoli to kontynuować szczepienia medyków i osób zatrudnionych w służbie zdrowia, ocenił Piotr Müller. Rzecznik rządu był pytany przez prowadzącego program Marcina Fijołka, czy jest to ostatni transport szczepionki w tym roku. Jeżeli dostawca zrealizowałby wcześniej dostawy, to jesteśmy gotowi przyjąć większe liczby szczepionki, ale faktycznie jest to transport, który realizuje zapewnienia tegoroczne. Reszta szczepionek ma zostać przekazana w przyszłym roku, powiedział Müller. Jak przekazał rzecznik rządu, cały czas rośnie liczba chętnych do zaszczepienia wśród medyków. Zawsze może być lepiej, zawsze będziemy dążyć do tego, żeby tych szczepień było więcej, dodał. Natomiast na tym etapie jest to wynik zadowalający, dodał. Liczymy, że po nowym roku, kiedy minie okres świąteczny, ta liczba się zwiększy, stwierdził. Każda dodatkowo zaszczepiona osoba to jest zmniejszenie ryzyka, przypomniał. Zapisy od 15 stycznia rzecznik rządu zapowiedział, że przed końcem szczepień grupy 0 rozpoczną się szczepienia grupy pierwszej. 15 stycznia maja ruszyć zapisy do kolejnej fazy szczepień, przekazał. Jeszcze przed zakończeniem szczepień w grupie 0, będziemy rozpoczynać szczepienia w grupie pierwszej, wyjaśnił. Mobilne punkty szczepień. Pytany, kiedy rozpocznie się realizacja zapowiadanych mobilnych punktów szczepień w każdej gminie, rzecznik rządu odpowiedział, że będzie to przełom stycznia i lutego. W związku z tym, że w tej chwili trwa faza 0. Od 15 stycznia mamy rejestrację już o charakterze powszechnym. Mniej więcej na przełomie stycznia i lutego będą powstawały te punkty w poszczególnych gminach, zaznaczył. Opór Polaków. Pytany, jak pokonać opór części Polaków przed szczepieniami, Piotr Müller przypomniał, że rząd rozpoczął już kampanię informacyjną. Najlepsze co można zrobić, to dawać przykład. Wczorajsze szczepienia medyków są najlepszym przykładem, powiedział. Oprócz tego należy wyjaśniać wszelkie wątpliwości, bo wokół szczepień narastają wątpliwości, które nie są zgodne z rzeczywistością. Uruchomiliśmy specjalny serwis poświęcony szczepieniom. Zachęcam, żeby tam zaglądać i czytać zamieszczone tam informacje. Kiedy zaszczepi się premier? Pytany o to, kiedy zaszczepi się premier Mateusz Morawiecki, rzecznik rządu stwierdził, że nastąpi to w pierwszym możliwym terminie dla swojej grupy. Są zasady, które przyjęliśmy, czyli kolejność ryzyka. To ryzyko siłą rzeczy jest większe w grupie medyków, czy wśród seniorów, dlatego taką strategię przyjęliśmy, wyjaśnił. Nie mam wątpliwości, że jeszcze w tym tygodniu szczepienia otrzymają również lekarze, którzy są politykami. To będzie również dobry przykład dla Polaków, powiedział. Według niego dobrym pomysłem jest to, aby politycy zaszczepili się wspólnie, ponad podziałami, na oczach Polaków. Gdy chodzi o zdrowie i ludzkie życie, nie powinno być barw partyjnych. Każda inicjatywa, która niweluje te podziały w zakresie szczepień, jest dobra, stwierdził. Rzecznik rządu został również zapytany o profity dla osób zaszczepionych. Ten temat budzi duże wątpliwości natury systemowej i prawnej. Nie ma jeszcze rozstrzygnięć w tym zakresie. Jest duża dyskusja w Unii Europejskiej na ten temat, powiedział. Największą wartością szczepień jest to, że nie zachorujemy i nie zarazimy swoich bliskich, dodał. Zakaz przemieszczania się w Sylwestra. Piotr Müller odniósł się również do zakazu przemieszczania się w Sylwestra. Zgodnie z rozporządzeniem rządu od 31 grudnia 2020 rok. Od godzina 19 do 1 stycznia 2021 rok. Do godzina 6 na obszarze Polski przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. W
W niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej zapewnił, że rząd nie wprowadza w Sylwestra godziny policyjnej. Rzecznik rządu podkreślił, że w sylwestrową noc nie ma i nie było wprowadzonej godziny policyjnej. Mamy zakaz przemieszczania się poza określonymi celami, w tym wypadku zawodowymi, czy innymi ważnymi celami, to nie jest godzina policyjna. Te przepisy, które aktualnie są w rozporządzeniu, one pozostaną, powiedział Emler. Dopytywany, czy policja będzie mogła nakładać mandaty za przemieszczanie się w noc sylwestrową, odpowiedział, że od wielu tygodni obowiązują przepisy dotyczące ograniczenia zgromadzeń. Jego zdaniem, jeśli ktoś przemieszcza się między godziną 19 a 6 w Sylwestra, to raczej w większych grupach. I chociażby nawet z tego tytułu, bez zakazu przemieszczania się, policja będzie egzekwować tego typu sankcje, wskazał polityk. Jak dodał, w tej chwili rząd nie rozważa wprowadzenia stanu wyjątkowego. Uważamy, że obecnie obowiązujące instrumenty wystarczą, stwierdził.